Kolejne podsumowanie sezonu 2020. Sezon dość ciekawy, ale również bardzo intensywny. Ostatni dzień wyścigowy przed nami, a ze mną tym razem na kanapie i w studiu Joanna Wyrzyk. Witaj. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, bo to był dla Ciebie na pewno wyjątkowy sezon. Przynajmniej ja tak uważam, a jak z Twojej perspektywy? No, sezon był szczęśliwy, ale dość ciężki. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałabym bardzo wszystkim podziękować za tyle ciepłych słów, i bo po prostu nie jestem w stanie odpisywać wszystkim, chodzi mi o media społecznościowe głównie, nie jestem w stanie odpisywać wszystkim i komentować tego, dlatego chciałabym tutaj na forum bardzo wszystkim podziękować, że są ze mną, mnie wspierają i to naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. To na pewno bardzo dużo znaczy, tym bardziej, że presja była ogromna, niepewność też, bo przypomnijmy naszym widzom, w tym roku ubiegałaś się o tytuł jockeya i się udało, ale była to długa droga. No, była długa droga. Mówi się, że ten ostatni wyścig, który ma przypieczętować którąś z kategorii, na ten wyścig czeka się najdłużej. I jak te wszystkie kategorie po kolei przychodziły mi dość szybko, tak na jockeya musiałam troszeczkę dłużej poczekać. I w każdym wyścigu, można powiedzieć, brakowało mi trochę szczęścia, bo byłam druga, trzecia, zawsze gdzieś tam w czołówce. No ale brakowało tego pierwszego miejsca, no i udało się i w końcu czuję taką ulgę. A przypomnijmy sobie ten wyścig, kiedy udało Ci się właśnie zdobyć tytuł jockeya, wygrywając setną gonitwę. Pamiętasz ten wyścig? Pamiętam. Jechałam na klaczy Samantha i w zasadzie no, podchodziłam do tego wyścigu tak, że miałam szansę, ale no, nie byłam pewna, że wygram ten wyścig. No ale już przed tak 100 metrów przed celownikiem już wiedziałam. Wiedziałam, co mnie czeka. No i można powiedzieć, że w takim niespodziewanym dość momencie przyszła ta setka. I co wtedy czułaś? Pamiętasz? No, na pewno szczęście i taką ulgę, bo pamiętam, że też dużo osób wywierało na mnie taką presję, kiedy ten jockey, i tym bardziej to było dla mnie cięższe, im to dłużej trwało. No ciężko było, bo sama próbowałam sobie uświadomić tak, że no, trzeba na to poczekać. Ja tego nie przyspieszę, to przyjdzie w odpowiednim momencie. A większość ludzi, otoczenie właśnie wywierało na mnie taką strasznie dużą presję i po prostu po tym wyścigu poczułam bardzo dużą ulgę. Że już udało się. A mówisz o tym, że to był też trudny sezon. A który, nie wiem, wyścig czy moment był dla Ciebie najtrudniejszy? No myślę, że występ w derby był najtrudniejszy, bo myślę, że zawiodłam wiele osób, ale no, nie mam za dużego żalu do siebie samej, bo wykonałam dyspozycję, zrobiłam, co mogłam tak naprawdę w tym wyścigu. No i szczęśliwszym koniem się okazał koń, na którym jechał Szczepan. Ja nie mam nic sobie do zarzucenia. Trochę mi było przykro później po tym wyścigu, bo wiem, że wylała się na mnie taka fala hejtu trochę, że się nie nadaje, że jestem za słaba na tego konia, że jakby jechał jockey, to na pewno by ta klacz wygrała i no i było to trochę takie przykre, ale właśnie wtedy też uświadomiłam sobie, że bardzo dużo osób mnie wspiera i że trzeba tym się kierować i gdzieś tam ten hejt odrzucić na bok i no po prostu iść dalej. I tak próbuję teraz robić. Mówimy o Inter Royal Lady, na której wygrałaś najwięcej wyścigów w tym sezonie, 4. No tak, w tym sezonie i w poprzednim, no Inter Royal Lady, no co ja mogę nie powiedzieć, no każdy widzi, jak ona jest, super kobyła i tutaj też chciałabym podziękować głównie właścicielowi, mojemu trenerowi, którzy no, dali mi szansę tak naprawdę, bo na tej kobyle mógł równie dobrze jeździć Szczepan, który jeździł u nas na pierwszą rękę. No i tutaj też podziękowania do Szczepana, że
można powiedzieć, oddał mi tą kobyłę i miałam szansę cały sezon na niej przejechać, więc dziękuję. Oprócz Inter Royal Lady miałeś też kilka ciekawych dosiadów, między innymi też na swoim ukochanym Pileckim, no i Woman Power Series. Cała seria, która do ostatnich momentów nie było wiadomo, kto ostatecznie wygra tę serię. Wygrała ją Daria, ale ty też dzielnie brałaś udział w tych gonitwach. Czy są inne gonitwy poza tymi najważniejszymi, które zapadły ci w pamięć po tym sezonie? Myślę, że najbardziej, na pewno na Pileckim pierwszy wyścig. I myślę, że też takim wyścigiem, który długo, długo zapamiętam, to wyścig o Nagrodę Widzowa, gdzie troszeczkę oszukałam rywali i pojechałam przy kanacie, kiedy oni jechali dużo, dużo, dużo szerokim kołem. No i to było takie... Odważne. No odważne. Ja tak nie lubię o sobie też mówić, że tam... pojechałam troszeczkę intuicyjnie, ale też wiedziałam, że tam nikt akurat tego dnia nie jechał i a może, żeby zaryzykować i tamtędy pojechać. I pamiętam, że to było takie... też bardzo fajnie to na mnie wpłynęło, bo wiedziałam, że ja wygrałam ten wyścig. Że tym, co zrobiłam, to wygrałam ten wyścig, bo wydaje mi się, że gdybym pojechała tak jak inni, ciężko by było ograć Nemesis mimo wszystko. Czy ty po tym sezonie czujesz się mocniejsza, silniejsza, bardziej doświadczona? No na pewno fajne jest to, że już mnie nazywają jockeyem, bo to już jakoś brzmi. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Dużo, dużo też przeżyłam w tym sezonie. Miałam możliwość jeżdżenia na dobrych koniach. Tak jak już mówiłam, był to dla mnie szczęśliwy sezon pod tym względem, że dobiłam tego jockeya, ale też taki bardzo wymagający w zasadzie. I przez ten, w zasadzie dzięki w tym sezonie nauczyłam się też trochę walczyć z tą presją, bo presja przed derby była ogromna. Ja się stresuję, jak jadę na faworycie, nawet w zwykłym wyścigu. No, a co dopiero powiedzieć o derbach. I ciężko było, bo taka chmura nade mną wisiała, tak. I tam jesteś faworytem, musisz wygrać i tak dalej, i tak dalej. No i ciężko mi też było trochę po tym wyścigu, bo tak czułam się, że zawiodłam tyle ludzi, ale też później doszłam do wniosku, że nie mogę też tak wszystkiego brać do siebie, że nie mogę właśnie tak patrzeć na innych, że a co powiedzą inni i tak dalej. Po prostu teraz staram się robić swoje dalej. No właśnie, to powiedz teraz, jakie plany na najbliższą przyszłość. Odpoczywasz? Trenujesz dalej? Co będzie się działo? To nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, na pewno zostaję tu, gdzie jestem, w lesie. Dalej. No i mam nadzieję, jeśli mi zdrowie pozwoli, że w następnym sezonie, ten następny sezon będzie troszeczkę szczęśliwszy dla mnie. No nie mówię, że ten był nieszczęśliwy, ale myślę, że właśnie w tym sezonie to doświadczenie zrobi mnie taką silniejszą na kolejny sezon i na kolejny czas. I na koniec powiedz mi, był tutaj Szczepan Mazur, Kamil Grzybowski, Oliwia Szarłat i wszystkim zadałam na koniec jedno i to samo pytanie, które zadam tobie. Czego ci życzyć? No na pewno nie połamania kości. nie wiem, myślę, że jockeyowi powinno się życzyć dobrego konia i dużo zdrowia. Tego ci życzę i życzę ci tego, żeby faktycznie w przyszłym sezonie, żebyś była jeszcze mocniejsza, bo dla mnie wygrałaś, więc gratuluję ci serdecznie i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeśli tylko Wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę, polubcie go już dziś. A jeśli jesteście fanami wyścigów, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał na YouTubie. Tam ekskluzywne materiały, wywiady tylko dla Was. Już dziś zostańcie z nami i polubcie nasz kanał YouTube Tor Służewiec. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.